I teraz dochodzimy do mojego ulubionego filaru. Postaram się mówić o nim krótko, chociaż jest to dla mnie trudne, dlatego że jest to filar, który jest najbardziej bliski mojemu sercu. Filar ten brzmi w polskiej Wikipedii dosłownie: Wikipedia to przestrzeganie netykiety. Natomiast ja uważam, że pojęcie netykiety, ono nie jest takie super jasne dla wszystkich. Więc wolę posługiwać się angielskim oryginałem i tłumaczyć go na polski, czyli Wikipedia to traktowanie innych z szacunkiem i uprzejmością. I teraz słuchajcie, pomyślcie sobie o tych wikipedystach i wikipedystkach sprzed 19 lat, którzy tworzą Wikipedię i dochodzą do wniosku, że to jest bardzo ważne, to nie tylko to, żeby dbać o jej rzetelność, ale to, żeby w sam środek serca wpisać też informacje o tym, w jaki sposób powinniśmy się jako wikipedyści i wikipedystki komunikować. I to jest dla mnie jeden z takich przykładów ponadczasowej mądrości społeczności wikipedystów i wikipedystek, dlatego że pomyślcie o tym, że 19 lat temu, w czasach, które mój szef, prezes, lubi nazywać czasami internetu łupanego, tak, nikt jeszcze nie mówił o hejcie w internecie. To było nowe zjawisko, to było coś, czego nie mieliśmy dobrze rozpoznanego, a wikipedyści, wikipedystki już wtedy wiedzieli, to, w jaki sposób rozmawiamy w internecie, jest równie ważne jak zasoby, które chcemy udostępnić. I dlatego to jest jeden. Ja jestem wielką wielbicielką mówienia o tym, dlaczego Wikipedia jest najwspanialsza na świecie, i to jest jeden z takich tematów, na których się bardzo zawieszam, więc powiem tylko, dlatego właśnie Wikipedia jest po prostu ewenementem. Poza tym pamiętajcie też, że to, co. Pamiętajcie też o tym, co ja powiedziałam gdzieś tam na początku, że Wikipedia jest tak naprawdę projektem tworzenia encyklopedii. I teraz. Ja wiem, że pierwszy filar głosi Wikipedia to encyklopedia, ale ja uważam, że to nie jest prawda. Wikipedia oprócz tego, że to jest encyklopedia i zawiera cały mechanizm encyklopedii, jest przede wszystkim społecznością. Dlatego, że jej zasoby są zawsze wtórne wobec społeczności, która ją wytwarza, która je wytwarza, która je aktualizuje i która o nie dba. Bo czy moglibyśmy sobie stworzyć Wikipedię automatycznie? Trochę tak. Jeżeli sobie zobaczycie, jakie są największe wersje językowe Wikipedii, to odkryjecie, że polska Wikipedia jest na 10. miejscu wśród wszystkich 300 wersji językowych i jest to wspaniały wynik, ale że wyżej od niej jest Wikipedia w języku cebułańskim. O co chodzi, nie? Dlatego, że Wikipedia w języku cebułańskim została w dużej mierze stworzona automatycznie. Wiele haseł, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy haseł zostały dodane automatycznie. I oczywiście można to zrobić, tak? Nie wiem, wszystkie hasło o asteroidach, znaleźć jakąś bazę danych, wyciągnąć, stworzyć hasła. Ale kluczowe jest to, żeby potem ktoś, żeby była ta baza dociekliwych encyklopedystów i encyklopedystek, którzy będą te hasła aktualizować, będą się nimi zajmować, będą coś dopisywać, poprawiać i chronić je przed wandalizmami, przed niszczeniem. I dlatego społeczność jest potrzebna. Ale kiedy zaprosimy te tysiące osób, a w Polsce Wikipedię tworzy, jeżeli przyjmiemy kryterium jednej edycji miesięcznie, 5 tysięcy osób każdego miesiąca, jeżeli przyjmiemy kryterium 5 edycji miesięcznie, to będzie 2,5 tysiąca. Więc wiecie, te 5 tysięcy osób to jest, zdaje się, tyle samo osób, co mieszka w Zbąszynku. Więc wyobraźmy sobie, że cały Zbąszynek, co do nogi, tak, siada w jednym miejscu i próbuje wspólnie podjąć jakiś projekt. Więc żeby się ci nasi wikipedyści, tudzież Zbąszynianie, nie pokłócili, to muszą istnieć bardzo dobre zasady tego, w jaki sposób mogą ze sobą rozmawiać. To znaczy, Wikipedia jest jedyną znaną stroną internetową i bardzo czekam, aż kiedyś ktoś na szkoleniu mi wyciągnie inną, w której istnieje egzekwowany, autentyczny i egzekwowany obowiązek zakładania dobrej woli drugiej strony sporu. To oznacza, że za każdym razem, kiedy się spotykamy w Wikipedii, wychodzimy z założenia, że inni ludzie, z którymi współpracujemy, to są osoby, które przyszły w tym samym celu, co my, czyli żeby budować lepszą, fajniejszą encyklopedię. I nawet jeżeli się nie zgadzamy, nawet jeżeli ten ktoś przyszedł do mojego hasła i dopisał rzeczy, które się nie zgadzają z moimi źródłami, albo przebudował mi strukturę tego hasła w sposób, który mi się nie podoba, albo zakwestionował coś, co zrobiłam, twierdząc, że to jest błąd,
to cały czas musimy pamiętać, że ta osoba nie przyszła tego zrobić, bo jest po prostu złośliwa, chyba że mamy na to dowody, tylko pamiętać o tym, że ta osoba prawdopodobnie ma tę samą misję co my, czyli budowanie lepszej, fajniejszej encyklopedii. Więc zakładamy dobrą wolę innych osób, zawsze wychodzimy z pozycji wzajemnego szacunku i zrozumienia. Istnieje też egzekwowane zalecenie zachowania chłodnego nastawienia. To znaczy, jeżeli w Wikipedii coś nas wkurzy, zdenerwuje i tak dalej, bo na przykład ktoś powie, nie wiem, poprzednie zdjęcie w artykule było ładniejsze, albo to źródło nie jest rzetelne, albo dlaczego stosujesz dewiz, a nie pauzę, to nie rzucamy się z krzykiem na tę osobę, tylko bierzemy głęboki wdech, korzystając z tego, że jesteśmy w internecie, robimy sobie spacerki, wracamy, kiedy jesteśmy w stanie spokojnie, merytorycznie dyskutować o tym wszystkim. Ale to też oznacza, że zawsze powinniśmy pamiętać o życzliwości wobec osób początkujących i mam nadzieję, że kiedy ruszycie w Wikipedię, doświadczycie takiej właśnie życzliwości. Oczywiście wikipedyści, wikipedystki to nie jest jakiś specjalny rodzaj istot, które są pozbawione ludzkich wad i przywar, ponieważ pochodzą z innego wymiaru. My, wikipedyści i wikipedystki, jesteśmy ludźmi tak samo jak wszyscy i mamy słabsze momenty i nie zawsze zachowujemy te wspaniałe standardy komunikacyjne, które sobie narzuciliśmy i które sobie wymyśliliśmy, za którymi chcemy podążać. Więc może być tak, że w Wikipedii spotkacie kogoś, kto będzie nieuprzejmy. I wtedy nie piszcie do mnie maila, że was okropnie okłamałam, tylko pamiętajcie o tym, że to nieuprzejmość tej osoby łamie zasady, na które się Wikipedia zgodziła, w związku z czym możecie w sposób, wy jakby trzymajcie się tych zasad i możecie tej osobie zwrócić uwagę, że odezwała się do was w sposób niezgodny z zasadami Wikipedii, albo poprosić kogoś z administratorów, administratorek albo innych wikipedystów o to, żeby tę osobę upomniał, jeżeli nie czujecie się na siłach. Natomiast pamiętajcie, że od po prostu pierwszej edycji stajecie się częścią tej społeczności, macie prawo do szacunku, uprzejmości i dobrego traktowania, bo to jest ekstra Wikipedii i w drugą stronę stosujcie te zasady wobec innych. Okej. Uciekam z tego, uciekam z tego filaru, bo ja o nim bardzo dużo lubię mówić.